Elo, welo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to zmiany w rowerze, którym widzicie za mną. Ten film jest podzielony na dwie części, bo chciałem na szybko tylko pokazać objazd trasy wyścigu i później powiedzieć mniej więcej, jak się jeździło. Ale materiału było tak dużo, że stwierdziłem, że jednak podzielę sobie to na dwie części i objazd trasy będzie osobno, który, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to możecie oczywiście zobaczyć. Tam widać, jak dobrze mi się jeździło na tym rowerze, więc czas podsumować te zmiany, które zaszły w rowerze, czyli minus pół kilo, czy to jest dużo, czy jednak nie. No dobra, trening ukończony, było bardzo fajnie, ale najpierw teraz czas podsumować, co się zmieniło w rowerze i zaraz po tym powiem, jakie są odczucia, jak się dzisiaj jechało i czy faktycznie to ma sens taka zmiana minus pół kilograma. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie, z czego warto odchudzać rower? Bo rower można odchudzać tutaj z takiej ogólnej masy, która nie ma aż tak mocno wpływu na powiedzmy rower i jego działanie, a można odchudzać z masy rotującej. Na początku, jeżeli mamy jakiś na przykład tańszy rower, no to można zmienić tycę na karbonową, można zmienić kierownicę, można jakąś dać lżejszą owikę, lżejsze siodełko i to w jakimś stopniu odchudzi nasz rower, ale aż tak mocno nie poprawi, jeżeli nie poprawi nam właściwości jezdnych. Dopiero w momencie, kiedy zaczynamy zbijać trochę z masy roweru, z masy rotującej, czyli z kół opon i dętek, wtedy zaczynamy czuć już jakieś pierwsze różnice. Jeżeli macie tani rower, znaczy tani, no powiem taki podstawowy, z reguły do 10 tysięcy, żeby wytłumaczyć, bo 10 tysięcy to oczywiście nie jest mało, ale chodzi o to, że w rowerze do dychy to najpierw idzie w górę Wam osprzęt, czyli najpierw macie tam Shimano Clarice, Sora, Tiagra 105. Później, jak już dojdzie do sprzętu, no to wtedy w górę idzie z ramy aluminiowej na ramę karbonową. Dopiero w późniejszym etapie zaczynają się też pojawiać z reguły jakieś fajniejsze, lżejsze koła. Nie zawsze, bo są wyjątki od reguły, to zależy też od producenta, ale no powiedzmy czasami na przykład tak w takich markach premium tak to się mniej więcej odbywa, że w rowerze za 3000, no dobra, powiedzmy, że bardziej może 3-4 tysiące, a w rowerze za 10-11 potrafią być te same koła, więc tu niby będzie się wydawało, że wydaliśmy dużo więcej, więc ten rower powinien jeździć szybciej, ale tak finalnie nie jest, bo sama grupa osprzętowa nie sprawi, że będziemy jeździć szybciej. Po prostu będziemy mieli troszeczkę lepsze stopniowanie, więcej biegów z tyłu i mniejszą masę ogólną roweru. W takich rowerach do 10 tysięcy potrafią być koła ważące ponad 2 kg, nawet i 2200, więc to są finalnie kowadła. Tak samo potrafią być jakieś cięższe opony, nawet drutowane i ewentualnie zwykłe dętki butylowe. I wtedy po trochu możemy sobie zbijać wagę. Jeżeli mamy taki ciężki zestaw, to wystarczy kupić jakieś lżejsze koła aluminiowe ważące około 1700 gramów. To już mamy pół kilo zrzucone na samych kołach. Do tego jakieś opony ze średniej półki za około powiedzmy 150 zł za sztukę, między 150 a 200. I finalnie jakieś lżejsze dętki, mogą być to butulowe, lżejsze, ewentualnie TPU. Możecie zaryzykować z Chińczykami, ja tym razem nie zaryzykowałem. Ja jak ten rower otrzymałem, to wiedziałem, że to nie jest jakiś ciężki zestaw, bo no tam były koła karbonowe, więc one musiały być lekkie, ale coś mi ogólnie troszeczkę nie pasowało w tym rowerze. I naprawdę, jak jechałem z chłopakami 200 km, kręciłem przeogromne waty, a nie mogłem się z chłopakami utrzymać i mówię, coś jest kurde nie tak, coś jest nie halo. Mówię, ja wiem, że jestem wysoki i w miarę ciężki, no bo ważę 80, znaczy ważyłem wtedy 82 kg. I wiadomo, stawiam troszeczkę większy opór, ale mówię, no coś jest naprawdę nie tak. Szukałem rozwiązania i chyba znalazłem. Więc teraz powiem, co zmieniłem, aby rower się lepiej toczył. Na pierwszy rzut poleciały koła, które miałem zamontowane w gravelu. Mogliście widzieć o nich film. Ja mówiłem, że to są bardzo fajne kółka, sztywne, bo one posiadają karbonowe szprychy.
i są mega fajne. Tu jest to rzeko w wysokości 45 mm, bardzo lekkie, bo tam nieco ponad 1300 wagowo wychodzą. I ja mówiłem, że te koła są spoko, ale nie do gravela, bo są trochę za sztywne, więc w niejednym filmie powtarzałem, że w tym rowerze właśnie wylądują te kółeczka, tym bardziej, że one lepiej wyglądają, tutaj są w połysku. No i wleciały dętki Pirelli, bo były zamontowane, się okazało, że bardzo ciężkie, o wadze 138 gramów i ja tutaj wziąłem i zamontowałem. Super lekkie pirelki za no niemałe pieniądze, ale jednak w szosie wolałem mieć jakieś pewniejsze rozwiązanie i ze 138 spadło na 38. Jeżeli chodzi o odchudzanie, no to tutaj jeszcze wpadły koszyki od Elita, które ważą chyba po 16 gramów za sztukę, czyli tyle co dwa koszyki, co miałem do tej pory, no i trochę lżejsze bidony, no ale to, jak wspomniałem, to nie wpływa już na masę rotującą, tylko na ogólną wagę roweru. Więc z dętek zeszło po 100 gramów za sztukę, czyli mamy 200 plus z kółeczka chyba przedniego zeszło 100 gram i 150 gramów z tylniego, więc łącznie 450 gramów. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajny wynik. Mimo że to był lekki zestaw, to jeszcze udało mi się go odchudzić. Zostawiłem opony, bo myślałem, że to są kartofle, te Grand Prixy, bo to nie jest GP5000, tylko są zwykłe Grand Prixy, ale zważyłem i ten było chyba 278, więc wydaje mi się, jak na szerokość 28 mm i na oponę, która ma być bardziej przeznaczona na wytrzymałość niż na taką wyścigową oponę, to wynik nawet zacny i właśnie wolałem sprawdzić najpierw, czy nadal będzie takiego efekt zamulania, czy nie. No i jak wspomniałem, jak tylko wczoraj wsiadłem na rower, zrobiłem dwa razy przekręciłem korbą, to już był efekt wow i no byłem w szoku, byłem naprawdę w szoku, cieszyłem się jak dziecko, bo to mówię, właśnie było to, tego mi brakowało w tym rowerze, takiej dynamiki, takiego przyspieszenia, takiego no uff. No nie mogłem się powstrzymać. Wyjechałem dosłownie na ulicę, przekręciłem dwa razy korbą i było takie co chwilę tit, 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 tit. No co chwilę musiał wypikać, nie? To jest właśnie to. Generalnie rower teraz, on ważył chyba 8200 przed zmianą, więc teraz będzie ważył około 7700. Może uda mi się jeszcze zważyć, żeby sprawdzić dokładnie ile. Wtedy teraz Wam wyświetlę. Spoko rozwiązanie. Jeżeli chodzi o opony, jeszcze Continentala, to fajnie się teraz to toczy tutaj w tym zestawieniu. Minus taki, że one, opony Continentala, wychodzą szersze w rzeczywistości niż są. Czyli tu mam rozmiar 28 mm, a finalnie wychodzą około 30. Trochę szersze obręcze, więc one też się rozchodzą, ale one zawsze tak miały. Jeżeli chodzi o opony szosowe Continentala, to one zawsze wychodzą szersze, w przeciwieństwie do opon MTB i gravelowych, które zawsze wychodzą węższe. Bo teraz tak do potestowania sobie wrzuciłem do gravela Continental Terra Speed rozmiar 40 i one finalnie wyszły 39 mm na bardzo, bardzo szerokiej obręczy gravelowej, więc nie dziwię się, że większość osób wybiera rozmiar 45. Mi to na szczęście jakoś mocno nie przeszkadza, ale żebym wiedział, że tak się ułoży, to też może bym wybrał 45, bo pewnie one by się ułożyły na jakieś 44-43, więc nie byłoby dramatu. No ale dobra, jakie są, takie są. Tak samo z oponami Continentala w MTB, one też wychodzą zawsze ciut węższe niż powinny być. No tak, bierzcie to pod uwagę na przyszłość. Czy pół kilo to dużo? Ogromnie dużo, tym bardziej, że nawet jeżeli macie taki podstawowy zestaw w miarę budżetowym rowerze, no to możecie nawet z masy rotującej zbić bez problemu kilogram, więc to też jest naprawdę dosyć spora waga. Jak z ciężkich kół aluminiowych rzucicie jakieś lżejsze karbonowe. Tamte wcześniejsze koła były trochę o wyższym profilu, więc ten profil też zawsze ma takie delikatne znaczenie, bo tam były 50, tu są 45. Więc jeżeli napędzimy już 50, no to jakoś tam się toczą. Ciężko teoretycznie wytrącić prędkość z nich, ale no jednak nie do końca. Bo tak jak widzieliście w filmie, co biliśmy rekord 200 km, no chłopaki bili, no mi się niestety nie udało. Trochę żałuję,
Teraz wiem, że raczej bez problemu udałoby mi się z chłopakami utrzymać tamtego dnia, jeżeli miałbym ten zestaw tutaj zamontowany. Odzyskałem te stracone waty, bo wiedziałem, że noga nie jest zła, tylko że po prostu coś jest nie tak z rowerem. No i trochę ze mną, ale co do mnie, to też jeszcze przejdziemy do tego tematu. Ale cieszę się. W końcu cieszę się, że to jest to. Kurde, każde depnięcie to tak wchodzi jak w masełko i no, czy na podjazdach, czy jakiś sprint. No sami widzieliście teraz na tym filmie, że no, dzisiaj dzień był przepiękny. Noga dzisiaj była dobra, no bo jednak miałem teraz tydzień regeneracji, więc też jest w miarę świeżutka. Dobrze to progresuje przed środowym wyścigiem. Lajkonik 200 km, ponad 4000 metrów przewyższenia, więc trzymajcie kciuki. Tam też będzie coś nowego, ale dobra, już tam bez szczegółów. I co? Dzisiejszy dzień naprawdę fajny. Zapraszam, jeszcze raz zapraszam do wzięcia udziału w wyścigu szosowym 16 czerwca w Kowalu. Zobaczymy, czy będą dwa podjazdy, czy trzy. Ja bym był za tym, żeby były te trzy podjazdy, ale no tam by było prawie 100 km, ale myślę, że pewnie już tam w regulaminie jest, że dystans będzie nawet niecałe 90 km, więc czas pokaże. Świetnie mi się jechało. Nie ujechałem dzisiaj się strasznie, nie czuję się zmęczony. Widziałem już tak na szybko, potętnie, że były momenty, że jechałem sobie po prostu rekreacyjnie na kole i właśnie o to chodzi. Wtedy z chłopakami, jak jechałem te 200 km, no to czy jechałem na zmianie, czy jechałem na kole, to nie było za wielkiej różnicy, a teraz dzisiaj różnica była przeogromna. Ja na kole naprawdę sobie odpoczywałem i się nudziłem i dawałem mocniejsze zmiany i tam parę razy chłopaków zerwałem. Były momenty, tak jak jechaliśmy już tam ostatnią taką długą prostą do Kowala, tam pocisnąłem raz mocniej, chłopaki poprawili, ja się utrzymałem na kole, jeszcze poprawiłem i dojechałem jako pierwszy na segmencie, więc dzisiaj zrobiłem parę PR-ek. Nie były to komy, ale były PR-ki. Ekipa dzisiaj była zacna, noga była dobra, no czego chcieć więcej. Pogoda w końcu dopisała, w końcu można było wyjść na krótko, no, poszosować, było, według mnie było pięknie. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. Ja się cieszę się, że noga jest, rower jest fajny, teraz nie dość, że on fajnie wygląda, to jeszcze fajnie jeździ. Więc ja już więcej nic do szczęścia raczej nie potrzebuję. Jeżeli chodzi o sam rower, to też za niedługo będę chciał jakiś tam dodatkowy film zrobić. Już tu trochę na nim pojeździłem, jeszcze trochę na nim pojeżdżę, bo myślę, że maj i czerwiec to będzie trochę bardziej szosowy niż gravelowy, ale zobaczymy. Szykuje się jeszcze coś nowego, więc obserwujcie kanał, Instagramy, Facebooki, Strawy, żeby być na bieżąco. Jeżeli ktoś się przyczepi, żeby jest brudny łańcuch, to wczoraj przesmarowałem go po prostu zwykłym smarem, bo on tutaj był jeszcze założony, taki ten oryginalny smar szymanowski, który jest bardziej do konserwacji i nie chciałem już kombinować z woskiem, więc muszę teraz wziąć, wyczyścić napęd i przewoskować go i jeździć dalej na wosku. No więc dzisiaj nie miałem żadnych wymówek, ale no też nie było tak, że jakoś odstawałem od reszty, a nawet dzisiaj było mocno. Szkoda Miłosza trochę, bo widziałem, że chłopak się męczy. Dzisiaj noga nie była ta, bo chłopak trochę schorowany, ale no lubi jeździć na rowerze i mimo choroby to przyjechał i też pokręcił dosyć zacnie. Dobra, no cóż. Też mi ostatnio coś brało, ale na szczęście jakoś z tego wyszedłem i wszystko jest na dobrej drodze, aby na Lajkoniku wykręcić fajny wynik. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.